czwartek 27 listopada odbyła się konferencja pod tytułem Biblioteka miejscem spotkań, skierowana do bibliotekarzy z terenu województwa świętokrzyskiego i nie tylko. Głównymi tematami spotkania były m.in. prezentacje działań animacyjnych skierowanych do poszczególnych grup wiekowych, przedstawienie pracy metodą Open Space, jak zachęcić ludzi do korzystania z naszej oferty, możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność i realizację inicjatyw w bibliotekach. Seniorów w bibliotekach jest coraz więcej. My doskonale o tym wiemy, że tendencje demograficzne, wskaźniki i tendencje starzenia się społeczeństwa to jest coś, o czym słyszymy w mediach, o czym wiemy. I starzenie się społeczeństwa to jest proces, który postępuje. W związku z powyższym seniorów w bibliotekach będzie coraz więcej. Prace w grupach poprzedziła zabawa integracyjna, dzięki której uczestnicy podzieleni zostali na poszczególne grupy. Podczas spotkania w trakcie pracy zespołowych kilkudziesięciu bibliotekarzy miało szansę na podzielenie się swoją wiedzą na temat organizacji zajęć dla różnych grup wiekowych. No i wybraliśmy tutaj takie poszczególne etapy. Pierwsze to jest spotkanie z ciekawymi ludźmi, na przykład możemy zaprosić różne grupy rzemieślników, fryzjerkę do biblioteki, na przykład kosmetyczkę, zaprosić młode mamy, po prostu na takie różne pokazy. Konkursy, na przykład na recenzje muzyki, recenzje książki, konkursy poetyckie, literackie, na przykład na opowiadanie fantazy, czy opowiadanie historyczne, jeżeli ktoś jest pasjonatem, opowiadanie dotyczące na przykład historii regionu własnego. Inscenizacje bajek. To myślę też jest bardzo fajna sprawa, jeżeli czytamy książki dzieciom. Możemy to połączyć z zajęciami plastycznymi, gdzie dzieciaki wykonują sobie kukiełki, mogą uszyć, mogą narysować, a potem właśnie inscenizują bajki. Inscenizacja nie musi polegać na tym, że dzieci uczą się tekstu, tylko my nakreślamy ogólne zarysy, a one sobie swoimi słowami to przedstawiają. Warsztaty dla seniorów, na przykład komputerowe, kiermasze rękodzieła okolicznościowego, warsztaty korzystania z e-usług, wystawy, na przykład fotograficzne, swoje pasje, szachy, karty, wymiana wielopokoleniowa, na przykład czytanie. Ostatnim modułem była prezentacja możliwości pozyskiwania środków na działalność i projekty realizowane w bibliotekach. Wydaje nam się czasami, że bariera językowa przeszkadza, którą naprawdę można łatwo znieść, tak? Prosząc kogoś o pomoc, bądź szukając partnera, który z językiem nie ma problemów, na przykład angielski. Kolejną barierą zawsze są kwoty wkładów własnych. Tutaj w tym przypadku również szukamy partnerów, którzy ewentualnie są w stanie nam pomóc w tym, bądź finansowo, bądź rzeczowo. Szukamy rozwiązań. Jest kilka takich projektów, słuchajcie, które jako wkład własny zaakceptują wkład rzeczowy, bądź wkład lokalowy. Zawsze trzeba szukać rozwiązań.